Oglądałem mecz Polska-Ukraina. Pewnie nie tylko ja. No i dużo lepiej od naszej kadry, moim zdaniem, wypadły reklamy wokół transmisji. W ogóle dużo reklam jest w telewizji. One przerywają filmy i inne pouczające programy. Mówiąc o reklamie, nie sposób nie powiedzieć o reklamie. Trudno przecież, mówiąc o czymś, nie powiedzieć o tym czymś. Reklama towarzyszy nam od zarania, a nawet wcześniej. Co więcej, reklama była już obecna przed stworzeniem człowieka. Na początku Biblii, w Księdze Rodzaju, znajdujemy pierwszy slogan reklamowy, który można nawet uznać za znakomite hasło wyborcze. Niech stanie się światłość. Jest to przykład hasła skutecznego, bo światłość się stała. W konsekwencji stworzenia światłości zostało stworzone przeciwieństwo światłości, czyli człowiek, który wziął na swoje barki obowiązki reklamowe. Niestety pierwsza reklama wymyślona przez człowieka była to reklama Apple, jabłka, nie była przesadnie udana, aż się zawiesiła strona www.raj.nrd. Nie złośćmy się jednak na reklamy. Często są one jedynym punktem programu telewizyjnego, który niesie jakieś treści. Ja osobiście najbardziej lubię oglądać telezakupy Mango, bo to jeden z niewielu programów w telewizji, który nie jest przerywany reklamami.